31 marca 2010 roku w budynku Siedlisko Centrum Kultury w Klińce-Zdroju było otwarcie pierwszego w powiecie nowosądeckim kina cyfrowego. Otwarcia dokonali wicewojewoda małopolski, burmistrz Klińcy-Zdroju i dyrektor Centrum Kultury w Krynicy. Wśród zaproszonych gości obecny był prezes zarządu spółki Apollo Film. Od 1 do 2 kwietnia przewidziane były dni otwarte. Każdy mógł zobaczyć blok reklamowy w 3D. Przecież widzę, że ćwiczysz. No, to zostaliśmy tylko we dwoje. Nie, jesteś sam.